Korzystne dla pielęgniarek październikowe apelacyjne orzeczenie sądu w sprawie wynagrodzeń sprawiło, że w konflikcie między zarządem Suwalskiego Szpitala a pielęgniarkami padło słowo ugoda. Z ofertą wyszły same pielęgniarki, mając na uwadze sytuację ekonomiczną szpitala. Skierowaliśmy do dyrekcji zapytanie o możliwości polubownego zakończenia spraw sądowych. Ugoda pozwoliłaby szpitalowi na uniknięcie kosztów sądowych, bo patrząc na wydane w październiku orzeczenie, wszystko wskazuje na to, że to właśnie pielęgniarki mają rację, żądając zaprzestania zaniżania ich wynagrodzeń. Minęły tygodnie i, jak się dowiadujemy, do oferowanej ugody nie doszło. Na dzień dzisiejszy pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w zaniżonych wysokościach. Póki co suwalskie pielęgniarki nie zawnioskowały jeszcze do sądu o odwieszenie spraw, ale można się spodziewać, że wobec braku woli porozumienia ze strony pracodawcy stosowne wnioski jednak wkrótce trafią do sądu. No jest taka dość trudna sytuacja w szpitalu, atmosfera jest taka gęsta, natomiast wierzymy w to, że uda nam się jednak porozumieć z pracodawcą i dojdziemy jednak do jakiegoś porozumienia. No, jak na tą chwilę nie ma takiej woli porozumienia, więc po prostu na razie jakby czekamy, tak, co zadzieje się dalej. Ta doza cierpliwości to efekt spotkania z przedstawicielem organu prowadzącego szpital, ale zaraz po spotkaniu z dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego pielęgniarki usłyszały z mediów, że ich pracodawca został nagrodzony niebagatelną kwotą 75 tysięcy złotych dodatkowej rocznej gratyfikacji. Zaległości dla pielęgniarek sięgają, jak obliczono, około 2 milionów. Zdajemy sobie z tego sprawę, iż niełatwym jest zadaniem kierować tak dużą placówką, jaką jest Szpital Wojewódzki w Suwałkach. Natomiast budzi wątpliwość czas oraz wysokość gratyfikacji, którą otrzymał pan dyrektor, zważywszy na sytuację, która ma miejsce obecnie w szpitalu w Suwałkach. Pielęgniarki dzisiaj nie są właściwie nagradzane za pracę, posiadane kwalifikacje i umiejętności, ale nie rezygnują z kształcenia. Szpital zdaje się nie być zainteresowany tym, by jego personel miał wymaganą we współczesnej medycynie wysoko wykwalifikowaną kadrę, bo to oznacza dla niego koszt. Slogan, że centralną postacią w szpitalu jest pacjent, miejscowi medycy rozumieją właściwie. W naszym zawodzie mamy wpisane ustawiczne kształcenie się pielęgniarek, podnoszenie kwalifikacji, a to, że za tym idą wyższe wynagrodzenia, to jest dla nas po części taka zasłużona nagroda, że tak powiem, i docenienie naszej pracy, ponieważ pielęgniarki, tak jak zresztą pewnie całe społeczeństwo, w dzisiejszych czasach sugerujemy się to, gdzie kto ile zarabia. Natomiast dla nas najważniejszy jest pacjent, to żeby był zaopiekowany przez wykwalifikowaną kadrę. I nie chodzi tu o kwalifikacje, tylko podstawowe. Próba kontaktu z dyrektorem szpitala przyniosła tylko informację, że Adam Szałanda przebywa na urlopie. W rozmowie telefonicznej krótko nas poinformował, że i tutaj cytujemy, sprawa jest w toku, zobaczymy co dalej. Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Tymczasem po szpitalnych korytarzach krąży wieść, że placówkę czeka kolejna restrukturyzacja. Nie udało się nam tej informacji zweryfikować.